Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witam cię detailingowy dziadzia, Lejga. Interior Cleaner 40i. Tak, niedziela. I od razu powiem, jest to król, jeżeli chodzi o interior cleanery, o wszechstronność. Mistrz, naprawdę, to w ogóle nie ma tematu. Zapach. Słuchaj, on tak gdzieś mięta niby. Taki rzeźki, no zajebiście z butelki. Ale do tego dojdziemy później. Pierwsze podejście, tak jak widziałeś, Arteon. Jest to auto 6-letnie chyba, czy 5-letnie. I tak naprawdę w tym aucie rządziły dzieci. I to było widać. Tłuste osady, 1 do 10. Tam bez jąknięcia w ogóle to wszystko szło. Na tyle skutecznie, naprawdę. Kolejna rzecz, pod sufitka plamy niewiadomego pochodzenia. I tutaj na plamy 1 do 5. Tak, to jest najniższe stężenie, które moim zdaniem, nawet może się koncentratem, ale to szkoda, bo to dużo się nie zmienia. Nie ma co. 1 do 5 to jest takie najmocniejsze stężenie, które ja polecam, które zbiera wszystko. Dojdziemy do tego. No, produkt jest zajebisty. Naprawdę. W dalszej części filmu chcę ci pokazać, bo do auta, które dbasz na bieżąco, tutaj to 1 do 50. Ja u siebie używam nawet 1 do 100. We'll be right back.
No dobrze, teraz tak, pokazałem ci, odstawię sobie tą buteleczkę, pokazałem ci, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi 1 do 100. Pojawiły się też skórka, pojawiła się, pojawiło się pranie w Mańku, 1 do 10, fotel, który był prany bardzo dawno, ojojoj, fotel pasażera, to tam rządzą psy, nieważne jaka jest aura, one tam wskakują i to jest ich miejsce, to zresztą było widać, że pięknie ten produkt, no robi mega roboty, no słuchaj, to mistrzostwo. Odradzam produkt na skóry. Wysusza, niestety. Produkt ma wysokie pH, 12 zamyka i to tak miękko. Do czego zmierzam? Tak naprawdę produktem ogarniesz we wnętrzu wszystko. Od podsufitki, plastiki, winyle, wszystko. Naprawdę wszystko. W środek to produkt mistrz, włącznie z praniem. Ale żeby nie było, że tak go chwalę, że achy i ochy, Arteon to był taki, no można powiedzieć, przeciętniak. Przyjechało do mnie, pamiętasz, był Volkswagen Polo. Tam też ten produkt zrobił cuda. Też od początku do końca w nim jechane. I na koniec wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że pokażę, że ten produkt potrafi ogarnąć najgorszego syfa. Czyli tydzień temu widziałeś film o Peugeotiku. Tak, właśnie ten produkt. Bo jak ja zużyłem pół litra, od razu kupiłem piątkę. Kupiłem, podkreślam, kupiłem. Tak, kupiłem. Całe 5 litrów. Tak to wygląda. To jest właśnie ten produkt. Całe 5 litrów. Już go tyle zużyłem. No. I na takie totalne śmietniki. Na te totalne gruzy. Gdzie w ogóle, no, ogień i dym. Gdzie w ogóle nie było sprzątane, nie było dbane. Gdzie śmierdziało właśnie ten produkt. I wszystko od góry do dołu, włącznie z podsufitką, jechane 1 do 5. Zresztą zobacz różnicę po przejechaniu w ogóle już odkurzaczem podsufitka, wygłuszenie z tyłu w bagażniku, raczej mata, można powiedzieć, w bagażniku i fotel kierownika.
Na początku widziałeś usuwanie plaka. No. Na mikrofibrę 1 do 10, myk 1 do 10. Usuwanie plaka. I za pierwszym razem podjeżdżasz i zapominasz. Naprawdę. Już. Usuwanie plaka. Z brudem. Później wnętrze jechałem całe, jeżeli chodzi o fotele 1 do 5. Co mi się w tym produkcie, słuchaj, zajebiście podoba. Wypłukując go. I to wszystko było prane zimną wodą. Tu nic nie było używane ciepłej wody. Wszystko zimna kranowa. Produkt w ogóle się nie pieni, jak go wypłukujesz. Jest ta piana, ale w odkurzaczu, słuchaj, odkurzacz dopiero zapał kulę, jak zniknęła mi woda ze zbiorniczka, z którego pobieram do wbicia w ten, do wypłukania. I tak szukam produktu i nie znalazłem. A próbowałem różne produkty i octu dolewałem i zawsze ta piana jakaś jest tu. Wszystka woda praktycznie do zera, zero piany. Pranie. Słuchaj, rewelacja. I co fajniejsze, że materiał po tym produkcie nie jest taki suchy. Bo pamiętam jeszcze APC od XCD, ten chyba ich najdroższy. Tak, on też właśnie na podobnej zasadzie zajebiście prał i ten materiał nie był taki suchy. Ten robi to jeszcze lepiej moim zdaniem. Naprawdę. W ogóle mistrz. Mistrz, naprawdę mistrz. Pranie to jest coś cudownego. To wnętrze i wszystko jechałem, musiałem. Tutaj już, znaczy mogłem próbować 1 do 10, ale po co jechać dwa razy? 1 do 5 i te fotele, które były zagruzowane po iluś tam latach, słuchaj. Plamy twarde, dziwne, nie wiadomo skąd. To wszystko znikło, bez problemu. Oczywiście ja tam prałem, też było i podejście z parownicą, nie powiem, bo też z parownicą przecierałem, czyli ta temperatura się tam niby pojawiła i wlatywałem, jak zrobiłem oprysk tym produktem, zebrałem później parownicę i jeszcze raz odciągnąłem, słuchaj, i jedno podejście. I to wnętrze ogarnął bez zająknięcia. Pod sufitka, no to był tak samo gruzior, plastiki, wszystko, pasy bez zająknięcia. Sprawdzałem ten produkt, słuchaj, też w słońcu. Wystawiłem, Audi stało na słońcu. Tak, no ktoś to musi sprawdzić. 1 do 5. Wleciałem z mikrofibrą, na mikrofibrę grubo i przetarłem ten, żeby było grubo i patrzyłem. Momentalnie produkt odparował i nie zostawił po sobie żadnego syfu. No ktoś to musi sprawdzić, no. Jest mega bezpieczny. Ale jak masz brud w kratkach nawiegu, tam jest inne tworzywo, potrafi pozostawić białe plamki, jak go nie zbierzesz. Znaczy, jak będzie brudno, on zostawi takie białe plamki, jakby, właśnie, to jest takie przypalone. I tu robi to już od 1 do 5. Tu uważamy z tym. 1 do 10, mega bezpiecznie, spoko. 1 do 20, 1 do 30. Na zadbane gruzy to 1 do 50 i tam naprawdę. Ja to u siebie 1 do 100 tak przecieram. Zresztą widziałeś na skórze. 1 do 100 i skórę, no, mikrofibra. Pomyśl sobie, jak wjechał tam ze szczotą, ale próbowałem i sucho, naprawdę sucho. Sprawdzałem pH. Do 1 do 30 to tam się niewiele zmienia, znaczy trochę,
ale no jest to zasadowy produkt, zdecydowanie. I teraz konkret minus produktu. Męczący zapach. Z buty on pachnie fajnie, ale jak zaczynasz go używać i on się uwalnia, zaczyna odparowywać, paruje, męczy w nocha. Dokładnie, męczy w nos. To jest minus tego produktu i tutaj maska wskazana, ale jak go zaciągasz, sobie go przelewam w taką butelkę, żeby mieć w garażu, to stoi w piwnicy. No tutaj po prostu miód malina. Czuć, że jest to gdzieś tam ta zasada, ale tak to taka mięta, świeżość taki, może cytrus, kurde, rewelacja. Tak czy tak, na chwilę obecną jest to mój ulubiony interior cleaner, którego jeszcze na chwilę obecną nic mi nie zastąpiło. Blend Brothers jest też fajny, ładnie pachnie, ale to nie jest to. Ten jest naprawdę kozakiem, a szczególnie pranie. Zero piany, ale co fajniejsze, jak wskakujesz z nim z pędzlem, on się pieni, nie ma problemu. Wypłukiwanie, ja byłem w szoku, ja mówię, kurczę, bo on się tak pieni, 1 do 10, mówię, jak będę nim prał, pewnie będzie trzeba, kurczę, coś użyć, żeby się w odkurzaczu szybko się spieni. Nic, kompletnie zero piany. No dobra, słuchaj, produkt, lejga, no. Ktoś powie za chwilę, o, opłacony na pewno, no, wziąłem gruby hajs za to. I dlatego kupiłem tą piątkę. Słuchaj, zajebisty produkt. Mając autokosmetykę czy studio detailingowe, u mnie to by było baza. Naprawdę baza, jeżeli chodzi o wnętrze. I tu się bawisz stężeniami. W zależności od gruza robisz sobie 3 butelki. 20, 10 i 1 do 5. I słuchaj, przyjeżdża ci gruz i czeszesz wszystko. Nieważne, czy jest w plaku, że tak powiem, nasrane, naszczane, wszystko, wszystkie plamy, 1 do 5 na tych fotelach, w bagażniku, ja tam nie wiem co tam było, widziałeś, tam było różnie. Nie zebrał mi coś, jakaś farba chyba była, ale to pazurem schodziło, więc to nie było nic takiego organicznego, to musiało być coś sztuczne, syntetyczne, coś, jakaś farba, nie wiem, tego nie zebrało, o dziwo. Ale reszta plam, które tam były, a to uwierz mi, to auto było zagruzowane na maksa, rewelacja. Wszystko, no... Brud zmiękcza niesamowicie. Pranie, czyli wiadomo, standardowo. I co lepsze. Nie wiem, czy ja mówiłem, a mówiłem, że zimną wodą. Ja w ogóle nie używałem ciepłej wody przy tym produkcie. Wszystko zimną wodą. I gwarantuję ci, że pranie masz perfekto. Ogólnie produkt, kurczę, sztosik. Do wszystkiego. Do wszystkiego. A próbowałem też na zewnątrz, tam pod szybie trochę. Jakoś tak. A czy nie, zrobił robotę, umył. I czuję, że w zakamarkach też bym to zrobił, bo to jest to zasadowy produkt, więc tutaj to wiesz, no nie ma problemu, ale na zewnątrz jednak proponowałbym chyba APC. W sumie to niewielka różnica, jeżeli chodzi o te produkty, są bardzo bliźniacze, ale wnętrze on wymiata. Dobra, bo zapętlam się. Myślę, że produkt rozjechałem na części pierwsze, moim zdaniem, bo no, wszystkie stężenia, które mogłem do 1 do 100, później to już nie ma sensu, bzdura. 1 do 50, tak, później to już to jest taka, wiesz, zabawa, no bzdura, no wiadomo, że przyjeżdża ci gruz, to nie będziesz jechał, a sprawdzę 1 do 60, a może będzie 1 do 50 lepiej, no nikt tak przecież nie robi, no. Patrzysz, mówisz, o kurwa, 1 do 10, jedziemy, nikt się z tym nie pieprzy, nie cyka pod mikroskop, no. Ludzie, litości. Bierzesz, patrzysz, 1 do 10, daje radę, muszę podchodzić 2 razy. I tak jest lepiej, moim zdaniem, lepiej 2 razy 1 do 10 niż 1 do 5 i coś spieprzyć, bo tak jak mówię, w Peugeotie, tamte plastiki stare, no to są takie, one są takie szemrane i w jednym miejscu, ale to też dlatego, że później się pojawiła pieparownica, ja go dobrze może i nie wypłukałem i zrobiło mi taką jedną plamkę tam białą, więc tutaj też bym uważał, no jest to zasadowy produkt, no tak czy tak, ale w słońcu go na dechę wrzuciłem i odparował. I fajne jest to właśnie, że on po nim nic nie zostawia. Odparowuje i wiesz, że z czym chcesz. Masz taką suchą, wyjałowioną powierzchnię. Naprawdę. Na skórach to jest tragedia. Raczej, o inaczej. Właśnie, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. W Peugeociku skórka, co była robiona. Słuchaj, to był taki gruzior, on leżał gdzieś tam w krzakach. To był taki gruzior, że ja już później jechałem różnymi cleanerami. Ten, 1 do 5, słuchaj, jedno kurde podejście. Zebrał wszystko. Wszystki syf, ale wysuszył pięknie. I o to mi chodziło. Więc jak masz do lakierowania skórę, nie baw się, cleanery, wjeżdżaj z tym hamem. Naprawdę, 1 do 5, no zbierze, no po prostu, no, no, aż buzowało. Pięknie, naprawdę pięknie, ale na skórę odradzam, bo na pewno ci przysuszy. Raczej
wyczyścisz je i to będzie mega. 1 do 50 i zrobisz taką robotę, nawet, a 1 do 10 to no, zbierze po prostu brud perfekcyjnie. Ale ile razy tak zrobisz? Raz albo może dwa? No właśnie, tu nie o to chodzi. Ze skórami się tak nie bawimy. No dobra, z mojej strony wszystko. Zajebisty produkt. Tu jest pokazane, że nawet koparkę możesz tym czyścić. Nie, to jest ich takie logo, zawsze wrzucają. Ale mega wszechstronny produkt. A, jest tu nawet napisane pH 13. No, też tak mówię właśnie, że tu już nie ma miękkiej gry. I ekologiczny, standardowo, coś tam, jak to Lejga, kurczę. No. A powiem ci, że długo leżał u mnie. I mówię, kurczę, no nie mam na czym, nie na czym. Mówię, ruszam, mówię, zaczynam od gruza swojego. Mówię, przyjdzie sezon, na pewno się trafi jakiś chrupek, który, no i się trafił. I no pokazał pazura niesamowitego. Na chwilę obecną nie widzę zamiennika. Pomimo, że ma wysokie pH, naprawdę nie narozrabił mi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!